Partnerem programu jest firma Lark. Na program zaprasza firma Smek. Sponsorem programu jest firma Traditional Polish Style z Olkusza, producent naczyń emaliowanych i z powłoką teflon. Nasza polska tradycja. Że jesteśmy. No to jak jesteśmy, to jesteśmy. Zobaczcie, co Żaretka pysznego dla nas zrobiła. To jest tak, żeby wytłumaczyć, żeby nie było mało gotowania w gotowaniu, więc postanowiłam wam to tak po prostu tłumaczyć. Wam i wam. Po pierwsze, to chciałam wytłumaczyć, żebyście lajkowali stronę do garów, żebyście udostępniali naszą transmisję i pisali super komentarze. A wy gramy co? Powerbanka firmy Lark i oczywiście i wizytę u nas w studio gotowania. Dziękujemy wam za wszystkie wiadomości, które dostajemy. Pozytywne. Tak, pozytywne, które dostajemy. O, tak, właśnie tutaj Żanetka. O, proszę. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy dla was. Ten program jest stworzony dla was. Ja wam chciałam z tego miejsca podziękować. Podziękowałam już online, ponieważ gdyby nie wy, tego programu by nie było. I tak naprawdę jest to mój ogromny sukces personalny, ponieważ nie musiałam tego robić, ale zechciałam. To zaiskrzyło, zazębiło się. I pasja do gotowania nie musi być właśnie, jak powtarzam, ze sztywnym kijkiem. Wy? Tylko może być z uśmiechem, z zabawą i myślę, że tym łatwiej, bo w życiu jest tyle problemów i tyle stresów, że chyba nie warto jeszcze w kuchni się denerwować, bo no że pewnie, mąż wraca. Zupa spocona, przypaliło się? Nie, proste, zwykłe. Więc reasumując, nasza Żanetka cudowna zrobiła dzisiaj dla nas tak tortillę posmarowaną takim serkiem śmietankowym. Do tego jest zwykły łosoś, sałata, to wszystko jest zroszone sokiem z cytrynki. Do tego jest troszeczkę sałaty i pomidorki sherry. Powiem wam tak, a cebula czerwona jeszcze w środku. Powiem, może to jest banalne, może nie. Ale na pewno bardzo smaczne i dostępne tak naprawdę w każdym supermarkecie. Mamy też ten zerek pleśniowy kozi. Teraz będziemy tworzyli kolejne danie. A kolejnym daniem będzie ta sama tortilla, tylko będzie zapieczona z takim serkiem kozim. Serkiem kozim. Nie pokażę, bo to firma. A firma kupione, zakupione w firmie, co ma takiego robaka, jak to zwykle powtarzam na zdjęciu. Kochani, my was zaprosimy na teledysk Weekend za każdą chwilę, a my tworzymy naszą po prostu tortillę. I pozdrawiamy Brzesz Kujawski jeszcze raz od Żanety. I pozdrawiamy Włocławek i okolice. Żaneta jest tam. Kujawianka, co Czarninę podaje na spotkanie. Czarnina na Kujawa, tak. Krewkaczki jest modna. Tam sama na bazar chodziłam w tym Brześciu Kujawskim. Ale krwiskaczki nie kupiłam. Pozdrawiam, zapraszamy. Za chwilę się widzimy. Weekend za każdą chwilę. Ze mną. Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym. Ja będę cię nosił na rękach. Czeka, możesz wierzyć mi, jej serce łzami ocieka. Każdą chwilę ceń, bo wiele takich nie było. Popatrz w oczy jej i wyznaj, że czujesz miłość. Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe maleńka. Jesteś pragnieniem mym, ja będę cię nosił na rękach. Za każdą chwilę oddałbym to, co najdroższe maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym, ja będę cię nosił na rękach.
tłumaczy, kim dla ciebie jest, jak wiele dla ciebie znaczy. Nawet milion słów zbyt mało, by to opisać, co widzisz w oczach jej, że drogą jest twego życia. Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe, maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym, ja będę cię nosił na rękach. Za każdą chwilę oddałbym to, co najdroższe, maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym, ja będę cię nosił na rękach. Proszę o pozdrowienia w języku niemieckim. Pozdrawiam. Franku. Pozdrawiam po niemiecku. I ślibe dyś. Ja kochani, ich bin heute nicht vorbereitet. Dobrze. Nite Duncan, ale ja sobie tutaj Duncan. Wszystko świetnie. Tak? Słuchajcie, chciałabym pozdrowić parę osób. Słuchajcie, tu mamy taką tortillę. Zaraz, ja zaraz pozdrowię was, kochani, tylko najpierw powiem, co tu jest. Do tej tortilli. Tu jest tortilla, która zawiera sobie ser kozi pleśniowy i ser kozi taki normalny, serowaty, twardy. Do tego mamy czerwoną cebulę i oczywiście obraną przez Pawła, podziobaną i pokrojoną przez Żanetkę brokułkę. To teraz trzeba ładnie zwinąć i założyć, włożyć do piekarnika i troszeczkę podpiec, żeby te sery nam się rozpuściły. Tak gnieć. A ja z tego miejsca, moi drogi, chciałabym pozdrowić, żeby nikogo nie pominąć. Jeśli kogoś pominę, to bardzo przepraszam. Pozdrów. Barbara Chojnacka, pozdrawiam. Pozdrów do kiego? Doki? Kim jest Doki? Kim jest Doki? Pozdrów, proszę, tak, Doki chcę jest jeszcze grafikiem. Raz. Gregory Rasputin, moja córka, pozdrawiam ciebie bardzo. Pozdrawiamy. Może byś tak bardziej wesele moją córkę pozdrowił, pozdrawiamy. Prawda? No, dziękuję bardzo, to trzeba było doprowadzić tutaj. Pozdrawiamy Barbarę Chojnacką. Tak, Paulinę Jarzyna, Patryk Sebastian Bąk, Maciek Molenda, pozdrawiamy. Z Hamburga aż. Sebastian z Legnicy napisał, że mu coś kiedyś gotowałam. No pewnie. Filip Godek, Patrycja Gorzelańczyk, Edyta Szymczak, Łukasz Gosiewski, Grosi Senior, ale laski. Co za brzuszek. Och, ty. Poniosło naszych internet. Edyta Szymczak, żony. A właśnie, szukamy żony dla Pawła. Wysyłamy mail pod monikagoździalska@gmail.com. Mamy program. Bez polskich znaków. W tytule wpisujemy Paweł szuka żony. I zgłoszenia. Będziemy tutaj. Krzysia Skrzydlińskiego i Ule pozdrawiamy, Krygier. Szymon Szczepański, Jolanta Budnik, Łukasz, pozdrawiamy. Patryk Sebastian Bąk jeszcze raz, Łukasz Gosiewski, Aguś Agnieszka, Barbara Chojnacka, pozdrawiam z Wrocławia, Izabela Jastrzębska, Łukasz jeszcze raz, Filip Godek, Magdalena Nachły, Agnieszka Wysocka, Monia, tak trzymaj, pozdrowienia z Włocławka, pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy Strep Gracja w takim razie, bo tam widzę, udostępniasz często. Naszego Zefira pozdrawiam. Zajmują to chwilę, przepraszam, ale muszę wszystkich pozdrowić, bo to jest nie fair, tak jak powiedziałam. Wy to jesteście my to jesteśmy wy, a to jest, kurczę, nasz program. Jak to mówił mój syn, wszystko jest nasze. Jak był mały, to mówi tak, to jest nasze wszystko, nasze. Krystian Spence pozdrawiamy. Agnieszkę Lewandowską z Włocławka, czy z Brześcia. Filip Godek pozdrawiamy. Bożenę Tomczyk jeszcze raz pozdrawiamy. Słuchajcie, mamy tutaj Monia, o tutaj, Dorotka Ryszkowska. Pozdrawiamy. Proszę o ponowne obrobienie rzodkiewki przez Pawła. Paweł, obrabiaj rzodkiewkę. Monia, dziękuję, kochana. Słuchajcie, widzicie, jak jest u nas. Może będę się powtarzać i trudno, mogę, bo to mój program. Chciałam powiedzieć, że gotowanie to nie musi być jakaś tragedia, że to nie musi być smutne. Możemy wziąć brata, żonę, męża, siostrę, syna. Nawet jak syn nabrudzi, mój też brudzi, wierzcie mi. Teraz stwierdził wczoraj, że będzie piekł torty. Wow. Trudno, będzie piekł i będzie się uczył. Ogląda YouTube'a, lubi gotować. I co mam z tego powiedzieć? Cudownie. Po prostu róbmy to, co chcemy. Nie traćmy na to dużo czasu, pieniędzy i śmiejmy się, bo życie jest za krótkie. Nigdy nie wiadomo, właśnie, co nas spotka. I co? No i trzeba się cieszyć każdym dniem, tak? Idzie ciepło, lato. Nie narzekajmy. I wyjdźmy na ulicę, powiedzmy tak, jesteśmy super. Bym powiedziała inaczej, ale nie mogę, tak jak po swojemu bym powiedziała. Jesteśmy za fajni.
Tak? I teraz co? Mogę was zaprosić na teledysk Kamasutra. Wsadzimy wow. naszą tortillę. Słuchajcie, tortilla posada, tak jak powiedziałam. Ser kozi twardy, ser kozi pleśniowy, brokułkę. Mm. Dobra ta brokułka, co? Pyszna brokułka. Brokułka. Mm. Cebulka czerwona. To zapieczemy wszystko. I będzie bardzo, bardzo ja mega pyszna. Ty nie podjadaj. Pozdrawiam moich internautów, pozdrawiam wszystkich, co oglądają program Tudogarów. Pamiętajcie, lajkujemy, udostępniamy naszą transmisję. Łapki w górę, serduszka. Babcia mówiła, nie mów z pełną buzią. Trudno. To jest mój program. Zapraszam na teledysk Kamasutra. Kasa, ekstra klasa. Monice, nigdy z buzia się nie zamyka. Rozpieszasz mnie, tyle chcesz mi dać. W luksusach twych rozpływam się. Zaśpiewamy razem to. Możemy tak, zaśpiewać. Możemy zaśpiewać, tak. Jestem co za mam to. Zaśpiewać? Komentarz, którym wygrała Żaneta. Dobrze. Udział w tym naszym programie. Co dobrze, dobrze, poczekajcie, ja muszę tylko wyciągnąć swoją to. Ach, poczekajcie. Poczekajcie, jesteśmy. Poczekajcie, bo to tortilla nasza wychodzi, tak. Uhu. Jesteśmy na wizji. Moi drodzy, kochani, najpiękniejsi. Słuchajcie, poczekajcie, bo tu się będzie rozpada. Się zaraz działo. Zaraz wybierzemy osobę, która będzie gotowała w naszym programie w przyszłym tygodniu. Tak. Masz zaraz ją znajdziemy, ja tylko wyłączę piekarnik, poczekajcie. Pod ostatnią transmisją był... Powerbank. Wszyscy...
Nasi widzowie już wiedzą, w jaki sposób się tutaj znalazłaś, ponieważ czytaliśmy przecież ten komentarz. Tak. Tylko słuchajcie, ja nie dobrze to przeczytałam i nie wiedziałam, że to było komentarz napisany w rytm piosenki zespołu MIG Wymarzona. Wymarzona? I Żaneta mnie uświadomiła o tym. Dobrze, proszę. Zaraz będzie. Nie mogę znaleźć. Zaraz nie może znaleźć, ale zaraz znajdziemy, posłuchajcie. Najważniejsze jest, że tortilla z serkiem leśniowym kozim, z cebulką czerwoną i z brokułką jest już gotowa. Jak wspomniałam wcześniej, robimy tak. Na ten placek tortilli kładziemy ser pleśniowy, kładziemy brokułkę, czerwoną cebulę, kładziemy twardy ser kozi, zamykamy, wyciągamy, możemy zrobić do tego sok, sos jogurtowy. Jest to pyszne, proste rozwiązanie. Słuchajcie, tak naprawdę tortilla, jeżeli jest na zimno, zajmuje nam 2 minuty, tyle samo co kanapka, ale jest to coś innego w innym wydaniu. Ja jeszcze przed końcem naszego programu, tak, najpierw ty ogłoś, kto wygrał. Kto u nas będzie gotował i kto wygrywa powerbanka? Może przeczytamy najpierw, jak Żaneta wygrała. Wygrał ten komentarz. Ten komentarz wygrał, no śpiewamy. Wymarzona kuchnia Moni 100TV, taka smaczna, że aż brakuje tchu. Ta jedyna, przepraszam, która coś w sobie ma, zjawiskowa. Dlatego oglądam ją zawsze. Dobrze. Z przyjemnością. Słuchajcie, widzicie? A teraz wygrywa ten komentarz, jaki? Żaneta się tutaj znalazła, proszę, za sprawą tego komentarza. Komentarz teraz i powerbank. Od razu adres idzie w wiadomości na to TV albo na to do garu. Wysyłacie, gdzie wysłać? Kto wygrywa? Bjorn Svensson. O! I takim oto komentarzem odpalamy dzisiaj streama. A tam chłopak i dziewczyna. Piękni, młodzi, z talentami. Co dziś robią? Czat z fanami. Ale temat jaki tego? Polityka, film, nic z tego. No to co nam prezentują? Jak to co? Jak git gotują? Koleżanko i kolego, już wiesz co wynika z tego. Zamiast w piątek iść do baru, włącz to TV, to do garów. Słuchajcie, więc tak, kochany, wygrywasz od nas oczywiście powerbanka i miejsce w naszej kuchni, gdzie miejsce jest dla każdego z was. My kończymy, tak, z tego co słyszałam. Bjorn napisał, jupi. I będziemy wydłużać czas, bo ten czas mi za krótko tu trwa, więc będziemy przedłużali może do pierwszej, ale to jeszcze nie teraz. I takie pojawiały się komentarze. Słuchajcie, ja was zapraszam na naszą piosenkę. Wszystkich, koło nie pozdrowiłam, przepraszam serdecznie. Pozdrawiam was serdecznie, fajna jest ta dziewczyna. Nasz klip to do garów, nasz letni Daniel klip. Stańczyk, pozdrawiam. Robimy to dla was, kuchnia jest dla was, my jesteśmy dla was. Żanecie, dziękujemy. Andrzejka. Dziękujemy, Żaneta. Tak, dziękuję, jesteś super. Bardzo. Piękna, Buzka, cudowna, najpiękniejsza brześcianka. Pa, fajna jest ta dziewczyna. Pa. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest firma Lark. Na program zaprasza firma Smek. Sponsorem programu jest firma Traditional Polish Style z Orkusza. Producent naczyń emaliowanych i z powłoką teflon. Nasza polska tradycja.